kurczę. Cytując jeden z komentarzy, też tego się nie spodziewałem. Takie poruszenie, tyle starych znajomych. Wow. Tylko... od czego teraz zacząć? Trochę powysłałem tych farmazonów. Tylko od czego by zacząć? Tak, żeby mi nikt nie rozszarpał. Nie wiem. Wiem! Zrobię o tym film! Coś ty kurwa za jeden? Nie bądź pizda. Jestem tobą. Z przyszłości. Jesteś mną z przyszłości. Więc pewnie przybyłeś mnie zabić. Broń się, kurwa! Płomyśl przez chwilę. Miałbym zabić samego siebie. Co? No zabijając siebie, zabiłbym i siebie, ewentualnie rozwalając przez przestrzeń. No, w sumie ma to sens. Co nie? Ale nie zrzucę to samobójstwo. Ale w takim razie, co ty tu robisz? Po prostu powiedz widzom, co sprawia ci problem. Pokaż im wszystko, co nagrałeś i tak dalej, i tak dalej. Będzie dobrze. Albo będzie chujowo. No ta. Skoro jesteś z przyszłości, to pewnie można tobie zaufać. W takim razie, co z tą całą pandemią? Jak to się rozwinie? Co się będzie działo? Niestety, nie mogę udzielić ci takiej informacji. Wam też nie mogę. Aha. No to spoko. Muszę iść. Ej, czekaj! Podaj chociaż numery do Totka! A. O twoje. No więc, zaczynajmy! No więc może pora wygrzebać jakieś stare scenariusze. To generalnie jest plakat filmu, który zrobiłem ostatnio. Skończyłem gdzieś w marcu i wyląduję na YouTubie w bliżej nieokreślonej przyszłości. Ten gościu z przyszłości, który tu był chwilę temu, mógłby wam coś powiedzieć, aczkolwiek nie może. No to wyciągajmy. A co to? Srejdaśma? No tak! Schowałem ją. Niech tam będzie. A ja wyciągam resztę. No, to chyba będzie wszystko. Zobacz. No niestety te scenariusze mam pochowane w stercie dokumentów i trochę zajmie mi przeglądnięcie nich wszystkich. A może jednak nie. Tu coś jest, definitywnie. Tak, to mi się akurat udało znaleźć. Prawda, brałem udział w tworzeniu filmu. Jestem w nim generalnie zalistowany jako aktor.
Aczkolwiek ja byłem bardziej dźwiękowcem i załatwiłem na parę rekwizytów. A tu udało mi się znaleźć na zdjęciu na planie. Tak, tutaj akurat dyplom, pierwsze miejsce za nagranie filmu o mojej szkole. Hurra, nikt inny nie startował. No tutaj dyplomik za film profilaktyczny przeciwko narkotykom, akurat w którym dużo osób, trochę osób startowało, ale jak widać, to jest praca grupowa. Będę musiał wyedytować te imiona kolegów. Jeśli się zgodzą, film wyląduje na YouTubie. Czemu nie? Więc zobaczmy dalej. To już wszystko. Okej. To nikogo nie obchodzi. To też nie. A tu akurat znalazłem jakieś scenariusze. I coś innego. O kurczę. To jest jeszcze z tego, z Jedi Jabłko Jedli. Tutaj generalnie ta całość to jest co innego. Tak. Wszystko jest czymś innym. To nie. W języku angielskim w ogóle. A tu są wszystkie takie. Ale mi się wydawało, że tego było więcej. Ciekawe, co jest w środku tego tutaj, tej folii. Więc z tego, co widzę tutaj, tu jest scenariusz już gotowego. Jedli Jabłko Jedli 4. Chociaż... jak dzik padł. To jest z piątki, która nigdy nie powstała. Ciekawe. Tak, to jest piątka. Mhm. Już na mnie uciekniesz z biały starczy. Ho, 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 ho. Z tego, co tutaj widzę, to jest scenariusz Jedi Jabłko Jedli 5, które nigdy nie powstało. Innymi słowy, kontynuacja była w planach, aczkolwiek nigdy nie ujrzała światła dziennego. Niech będzie to odpowiedzią na pytania odnośnie przyszłości serii z Ojcem Jedi. Aczkolwiek, czy powstanie kolejna odsłona? Nie wiem. Aczkolwiek, podczas mojej nieaktywności nagrałem swego rodzaju zwiastun. Jednak szanse na powstanie kolejnego Jabłoka nie są tam jakoś specjalnie określone. Więc, może coś z tego przeczytam. A może jednak nie. Jak ci kurwa! Co za ciota! No zabiłem go, odzyskałem scenariusz. A te kwiaty to na jego grób kupiłem. Muszę serej umyć, bo całe mam od krwi. Na szczęście to jego krew. Nie chcę mi się tego czytać. Nie chcę też niczego spoilerować. Może uda się to kiedyś zrobić. A jeśli nie, mamy to. Gmerając w rzeczach na studia, udało mi się znaleźć coś takiego. Jest to swego rodzaju scenariusz do filmu, który został zrobiony na zaliczenie. Z
właśnie zniżyłem się do swojego własnego poziomu. Film ten, wracając do niego, jest w języku angielskim, jak może się domyślić, ponieważ studiuję język angielski, i opowiada o mężczyznach. Bardziej z punktu widzenia kulturalnego, czy jakiegokolwiek innego. Przez niektóre osoby może być niestety uznawany za kontrowersyjny. Trudno. Co do reszty filmów, jak już wspomniałem, powstał trailer Jedi Jabłko Jedli 5. Również film konkursowy z udziałem moich znajomych. A także inny film konkursowy, który niestety nie zdobył żadnego miejsca, gdyż pod koniec wstawiłem scenę zniszczenia helikoptera, a rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce tuż po ataku terrorystycznym i przez ciapatych zostałem zdyskwalifikowany. Kolejna kreacja konkursowa, tym razem dla Tigera, aczkolwiek wynik również zerowy. Poszukując zemsty. To całkiem duży projekt, który zacząłem 4 lata temu i nie mogę powiedzieć, że jestem chociażby w połowie jego ukończenia. Ostatnio, to jest w tym tygodniu, pracowałem nad scenariuszem do niego, liczącym około 10 tysięcy słów, z czego połowę napisałem ostatnio. Trzymin w nerw to obowiązkowa praca kandydata do łódzkiej szkoły filmowej na kierunek, który wybrałem. Jak widać, nie był zbytnio jakimś hitem. Mieliśmy wykonać film nieprzekraczający 3 minut, o tym, co nas złości, z czym się nie zgadzamy, z czym nie możemy się pogodzić. Takie tam. No i też różne memeski, prawda? Do środa, ziomeczki. Kot, który jest gejem. Papuszka, nierozłączka. You spin me. Tokio. Dorifto. Fuck my life. No, niestety nie mam dostępu do wszystkich filmów, które kiedykolwiek zrobiłem, ponieważ mój wspaniały kot wpadł na genialny pomysł, by sprawdzić, jak grawitacja oddziaływuje na dysk przenośny spadujący z biurka. Nagrałem za to film, w którym śmierć dysku zostaje pomszczona. No, oczywiście powstało też kilka innych porąbanych filmów, jak na przykład film o tym, jak spędzam Sylwestra tworząc fajerwerki z wszystkiego i niczego. Film GTA 4 jeszcze z ery, w której używałem Iwonę. Horror nagrany w grze My Summer Car. Rekreacja najlepszej sceny pościgowej w tej grze. Wcześniej wspomniany film Na zaliczenie. Czy też wcześniej wspomniana maszynyma zwana The Hit of Serenity. A poza tym wszystkim jest trochę kontentu, który uważam za osobisty, ponieważ został nagrany z udziałem pewnych osób albo dla pewnych osób. Jeśli macie jakieś pytania, nie bójcie się zadawać ich w sekcji Q&A, a za to ja z miłą chęcią stworzę serię komentarzy, albo odwrotnie. Cześć!